ciężka walka w tej chwili. Ze sprzętem ma pan, ale bardzo. Kolejna barykada. Większość ludzi była ranna, niezdolna by było twarda, brakowało połowy żywienia. 2,5 tysiąca osób musiało stracić czoła, a doszło mi się... Czas
z kilkoma dywizjami stojącymi naprzeciw Warszawy. Nie powiedzmy, że to nowo. Poznańcy. Dlaczego to nie mogło? Dlaczego stadion stoi od 2 miesięcy w roku 2020? A pana premiera Mirojczyka, Raczkiewicza, Mariaszków, Czarczyka nic nie pomagają. Uzbrojeni Sowieci staną, czekają. Jak później pokazały wydarzenia ofensywy 17 stycznia, znowu Niemców. Niemcy nie mieli szans z kilkoma dywizjami stojącymi na życiu Warszawy. Natomiast Poznańca mi pomaga. Jestem cel polityczny. Niech się wymordują z Niemcami nasi polityczni wrogowie. Co z tego, że walczymy z tym samym wrogiem? Co z tego, że walczymy z Hitlerem, kiedy politycznie jesteśmy po drugiej stronie? Burko Morawski, generał, który 2 października zostaje mianowany dowódcą, naczelny dowódcą sił zbrojnych po drugiej stronie. Burko Morawski, generał, który 2 października zostaje, chce zadbać nie tylko o swoich żołnierzy, ale o ciężką artylerią, wielu z nich zostanie pozbawionych. Nie jest decyzja. Panowie, poddajemy się. Ale nie poddajemy się bezludności. Złożymy broń żołnierze. Cieszmy się z pokoju, jaki teraz mamy.
i szanujmy ich pokój. Strzelałem. O godzinie 18:19. Kapitulacja całych 1500 osób, żołnierzy, 60 oficerów i 440 rannych dostaje się do nieba. Jeśli mieli szczęście, bo tam padło blisko 400 osób, 50 oficerów dostaje zabite przez wszystkich oficerów. Szkoda, że nie wygrali, ale